Proszę Państwa, ja do roku 90 zajmowałem się kontrolą gospodarczo-finansową, specjalizując się w weryfikacji bilansów oraz w rozliczeniach technologicznych masarnictwa, piekarnictwa, ciastkarnictwa. Zwiedziłem największe zakłady produkcyjne w Polsce i kontrolowałem m.in. warszawskie zakłady piekarskie, w Jarosławiu zakłady ciastkarskie i tak dalej. Po roku 90 straciłem pracę, jednego dnia straciłem, otrzymałem odprawę z tytułu zwolnienia grupowego, a już drugiego dnia podpisałem umowę w Urzędzie Skarbowym, gdzie przepracowałem dalsze 19 lat. I w jakim kierunku powinniśmy iść jako lewica? Uważam, że praca, praca i jeszcze raz praca, tworzenie miejsc pracy powinno być w tym do tego celu równe traktowanie firm państwowych, spółdzielczych i prywatnych. Przede wszystkim rola państwa powinna być główna w tworzeniu miejsc pracy. Pytanie zachodzi, z czego finansować te miejsca pracy. Otóż, proszę Państwa, według mojej oceny sparaliżowany jest aparat skarbowy błędnymi decyzjami rządowymi. I z tego tytułu trzykrotnie słyszałem od wypowiedź premiera Tuska od roku 2010 i kilka razy wypowiedzi ekspertów finansowych, że corocznie do budżetu państwa z tytułu należnych podatków nie wpływa około 220 miliardów złotych. A tymczasem mówię, aparat skarbowy, w którym pracowałem przez 19 lat, jest sparaliżowany na skutek błędnych decyzji. Pierwsze, na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli obecnie Urząd Skarbowy musi powiadomić podatnika, że będzie rozpoczęta kontrola. I za jaki okres będzie kontrola? I kto będzie? Następne ograniczenie. Ograniczenie czasu kontroli. Pierwsze ograniczenie czasu kontroli po zmianach w 1989 roku wprowadził premier Miller, jak doszedł do władzy. To te decyzje zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2003 roku. I wówczas to było mówione, że na wzór szwedzki. Ograniczenie to było do 3 miesięcy. Urząd w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia kontroli w firmie do daty w ciągu 90 dni musiał wydać decyzję, przeprowadzić kontrolę i wydać decyzję pokontrolną właśnie w ciągu 90 dni od momentu podjęcia kontroli do czasu wydania decyzji. Do roku, do 1 stycznia 2003 ja pracowałem w kontroli podatkowej, nie było żadnych ograniczeń i to było złe, między innymi z tego względu, że otrzymywaliśmy naraz na przykład 10 zleceń i sobie mogłem wybierać, którą najpierw kontrolę rozpocząć. Wszedłem do jednej firmy, patrzę, tutaj główna księgowa, bardzo dobra. I
trzeba ograniczyć. I następne ograniczenie czasu kontroli właśnie zostało wprowadzone przez pana Millera. Było do 3 miesięcy, a później do 4 tygodni. Pytanie trzeba. Ale środki finansowe. Mówię, że tworzyć miejsca pracy i środki finansowe. Aparat skarbowy powinien pełnić właściwą swoją funkcję, do której został powołany i ściągać pieniądze poprzez wyeliminowanie tego ograniczenia, to znaczy ograniczenie, żeby było tak, jak pan Miller wprowadził, do 3 miesięcy. To bardzo zdawało egzamin. I to przede wszystkim ta rola.